Witam serdecznie na kanale Station North, sali wykładowej Station North. Chciałem, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o zwodzeniu mężczyzn. Nie, to nie ja będę mówił. Otóż na zajęciach, na intensywnym kursie medytacji, Karuna, która jest na szkole nauczycieli medytacji, postanowiła wygłosić wykład o zwodzeniu mężczyzn. No. Zobaczmy, co ma do powiedzenia. Dzisiejszy wykład jest o zwodzeniu mężczyzn przez kobiety. No i zdradzę tu wiele tajemnic. No ale trudno, może komuś to pomoże. I teraz, co to znaczy zwodzić? Wprowadzać w błąd, zawracać z drogi, sprowadzać w dół. W przeciwieństwie do uwodzenia. Uwodzenie to jest zachowanie mające na celu przyciągnięcie partnera, partnerki bez użycia przemocy. Może doprowadzić do stosunku płciowego lub utworzenia związku nieformalnego, niekiedy zakończonego małżeństwem. No i na pierwszy rzut oka już widać różnicę, że uwodzenie, można powiedzieć, ma jakiś konkretny cel, czyli zdobycie tego partnera. Natomiast zwodzenie może być bardziej elementem zabawy, wprowadzania w błąd, może być chęcią udowodnienia sobie lub komuś swojej wyższości, dominacji, atrakcyjności. I można tu dodać, że jest to dość typowe zachowanie dla typu gwiazdy, ale jeszcze do tego wrócę. No i co tu się może dziać? Na przykład flirt, zwrócenie na siebie uwagi, zrobienie szumu wokół siebie, załatwienia sobie jakichś korzyści, czy to seksualnych, czy w pracy, czy może osiągnięcie uwagi od jakiegoś innego tematu. No i można to zrobić na przykład przez żarciki, gapienie się, jakieś sekretne spojrzenia, uśmiechy, paradowanie chodem modelki, wyginanie się, wyprężanie, pojawianie się przypadkiem tam, gdzie będzie obiekt zaczepki, czy też wręcz intrygi, żeby się jakoś zaprezentować z takiego kąta, z takiego. Może też być w delikatnej wersji, na przykład machanie włosami, trzepotanie rzęsami. No i niestety faceci przy tym bardzo miękną. I kiedyś miałam przezabawną historię, wchodzę sobie w mojej tam jednej z prac do pewnego działu i siedzi pani, głowa na rączkach, długie rzęsy, okulary, więc jeszcze powiększały te rzęsy. I siedzi naprzeciwko dyrektora finansowego i tam coś do niego tam trzepocze tymi rzęsami, uśmiecha się delikatnie. Ja stoję z boku, no i po prostu prawie że ścikam ze śmiechu. No a on siedzi po prostu rozmiękczony jak galareta. No i po prostu widać, że rozpływa się w zachwytach i generalnie on za nią zrobi robotę. No taka jest prawda. No i też jeszcze jest wersja kilkuosobowa. Czyli na przykład kilka takich pań współpracuje, no to wtedy to już jest w ogóle koniec. Faceci leżą na podłodze. A też często można na przykład, jeżeli się ma dobre relacje z koleżankami, no albo je wkręcić w swoją intrygę, żeby tam pomogły, albo można je wkręcić tak, że one nawet o tym nie wiedzą. No i może jeszcze powiedzmy u nastolatek czy młodych dorosłych, to jakoś tam biologicznie jest uzasadnione, jest testowanie jakiejś swojej siły rażenia. No ale potem to już może się troszeczkę zrobić niesmacznie. Na przykład na imprezie taka kobieta, czy sama, czy z koleżankami, no na przykład może tak tańczyć, że ściąga wszystkie spojrzenia, chłopcy się śnienią, kobiety się denerwują, a jeżeli jeszcze dodatkowo jest ta dziewczyna, powiedzmy, atrakcyjna też fizycznie, no to każdy spolaryzowany facet będzie chciał ją zaciągnąć do łóżka. Jeżeli jest na przykład jeszcze przy tym miła, ma obsesję bycia miłą i na przykład wymknie się jakiś uśmiech, no to tak zwane przychlasty się stadnie wokół niej zgromadzą. I może być jeszcze gorzej, na przykład, no to też zwłaszcza jest uwaga dla nastolatek, że nie łazi się samymi gdzieś po nocy albo z osobami, które na przykład nie są godne zaufania, no bo to jest też takie wsadzanie kija w mrowisko, że ktoś sobie coś pomyśli, że o, może będzie z tego jakaś akcja, a tej akcji wcale nie będzie i pytanie, czy ona zdąży uciec na czas, czy nie. No i do czego prowadzi takie zachowanie? No to tak, do zepsucia reputacji może doprowadzić, do budowania złych związków z kobietami, z mężczyznami, do ściągania siebie i innych w dół, do opinii, że ta osoba jest niemoralna, nie można na niej polegać, strach ją gdzieś zabrać, bo zrobi wstyd, albo że jak się dodaje, wiadomo, że jest to jakby dopisywanie negatywnych czy pozytywnych cech na podstawie innej cechy, no to na przykład może w pracy, jeżeli ma taką opinię, że jest w jakiś sposób niemoralna, no to może na przykład ktoś ją poprosić o zrobienie czegoś,
niekoniecznie legalnego na przykład w pracy, bo i tak już ma opinię osoby niemoralnej. Do opinii, że ta osoba nie zajmuje się pracą, tylko kłopotami. Jeżeli jesteśmy w pracy, gdzie jest bardzo duża poprawność polityczna i ktoś by się obraził, może być oskarżenie o molestowanie, może być też bycie molestowaną, ponieważ na przykład taka osoba się prezentuje jako osoba łatwa do zbliżenia się i może być potencjalną ofiarą molestowania, albo to nawet jeszcze gorzej w sytuacji skrajnej, bo sama się pchała. To się niestety czasem może też zdarzyć. Dalej do czego to prowadzi? Do niemożności znalezienia odpowiedniego partnera czy utrzymania związku, bo łamie trzecie wskazanie. Powoduje cierpienie swoje i innych. W jej życiu pojawiają się osoby i sytuacje, których nie chce, bo tym zachowaniem przyciąga niewłaściwe, a odpycha właściwe. Do bycia postrzegana jako łatwa, imprezowiczka, nieprzyzwoita, której nie można ufać. Brak kontaktu z ludźmi i z rzeczywistością i może być wybujałe ego i wybujała fantazja. Zwodzenie siebie to jest drugi aspekt. No i teraz taka rada. Jeśli nam brak w życiu zabawy, to może lepiej kupić klocki Lego. Bo bawienie się czyimiś uczuciami jest niepoważne, niebezpieczne, ale też powoduje cierpienie dla samej tej osoby. No i jeżeli taka osoba nie zdaje sobie sprawy, że coś jest z jej zachowaniem nie tak, nie rozumie cierpienia, nie rozumie czemu ten, którego by chciała i nie chce, no bo na przykład jest za głośna, wygląda na osobę niegodną, jakąś nieprzyzwoitą i często to na przykład porządnego faceta, takiego powiedzmy ustabilizowanego, dojrzałego, to po prostu odstraszy czy wręcz obrzydzi, a na przykład nieśmiałego może to przerazić. No i kto się za nią ogląda? Ci, co chcą ją zaciągnąć do łóżka, z desperacji i jakieś jednostki niestabilne. Albo bardzo spolaryzowane na przykład. Obwinia mężczyzn, nie rozumie czemu inne dziewczyny jej nie lubią, bo przecież mogły pilnować swoich chłopów. No i na przykład kolejny problem jest taki, że często ta dziewczyna będzie zagubiona, no bo nie wie skąd się biorą jej problemy. I na przykład skoro ma 100 facetów, których tu postawi, 90 na nią, nazwijmy to, leci, no to może wejść z którymś z nich w związek, a może żaden na przykład z nich nie jest dla niej. A poza tym jeszcze jest coś takiego, że ona będzie chciała tych 10, co są niezainteresowani, zainteresować, żeby sobie udowodnić, że oni też są w jej zasięgu. No i ani w tym związku nie stworzy, bo może on nie jest dla niej, a jeszcze tych będzie chciała podjudzić i się będzie wysilać, żeby się za nią oglądali. A jak się uda, to zostaną zakwalifikowani jako łatwi, nieciekawi, nieatrakcyjni i generalnie no tacy, że po co w ogóle, co tu w ogóle jest. No i nawet nie musi być wejścia w żaden związek, nie musi być nic. Wystarczy sama świadomość, że ona może i sobie na przykład ucieka i potem się dziwi, że za nią łażą banda przychlastów. No i niestety często wybór partnera może być bardzo powierzchowny, bo na przykład przez wygląd, no bo skoro ona sama siebie postrzega na przykład jako taką super atrakcyjną, jeżeli ma jeszcze jakieś inne przymioty, na przykład poza wyglądem, jest postrzegana jako atrakcyjna, no to też na podobnym, jakby na podobnej podstawie wybiera sobie mężczyzn, no i sobie wmawia, o co z tego będzie, rodzina, dom, w ogóle coś tam, a pewnie i tak nic z tego nie będzie, no bo skoro tak wybrała na tej podstawie, no to jak ma na tym jechać związek? Jak to ma w ogóle trwać, skoro nie ma jakichś może głębszych wartości? A ona na przykład chciała sprawdzić tylko swoją atrakcyjność, potem się pośmiać z koleżankami na imprezce, a na przykład jeżeli jeszcze przy tym śmianiu się z tych chłopów, nazwijmy to, są ci chłopi, no to ona już ich tym totalnie gnoi. No i co, i kto z nią wytrzyma tak naprawdę? No nikt, bo mógłby z nią wytrzymać tylko dojrzały, osoba, na której nie robi to wrażenia, tylko że taka osoba może jej wcale nie chcieć. No jeżeli ona się w końcu zorientuje, że coś jest nie tak z tym jej zachowaniem, z tym opieraniem się na jakichś takich powierzchownych rzeczach i na tym zwodzeniu, jakimś zamieszaniu, włożeniu kija w mrowisko, no to może zrozumieć, że to może odstraszać osoby, które na przykład ona chciałaby widzieć w swoim życiu. No ale to są często tak bardzo wyuczone wzorce zachowania i stają się tak naturalne czasem jak picie wody, że no może pewne rzeczy jest w stanie opanować sama, jeżeli się zorientuje, może z pracą psychologiczną, może z rozwijaniem komunikacji, ale pewne rzeczy to wydaje mi się, że już tylko tutaj na przykład w trakcie tego typu zajęć jak tu są. I ona może nawet się ubrać w jakiś sposób, chodzić
mniej kołysząc biodrami i tak dalej, może panować nad swoją mimiką, ale na przykład do momentu, kiedy nie napije się alkoholu, bo wtedy może się wszystko sypnąć, albo na przykład w towarzystwie, które jest mocno spolaryzowane, które od niej wymaga, żeby opowiadała te swoje żarciki, żeby wymaga starego sposobu bycia, albo w towarzystwie jakimś wulgarnym, spolaryzowanym, no to wtedy może być już problem z tym panowaniem nad sobą. I nawet często są takie osoby, na przykład, które mają taki urok osobisty, że nawet neutralny uśmiech może być pomylony z potencjalną zachętą i wtedy trzeba bardzo już trzymać dystans, unikać z takich sytuacji potencjalnie groźnych, ale też znowu taka osoba, która no powiedzmy na taki próbuje sama sobie z tym poradzić, no to często z tego wyjdzie samobiczowanie, izolacja, założenie zbroi, która po prostu nikogo nie dopuszcza do kontaktu, no bo skoro tak działam i też tacy są faceci, bo sobie na podstawie tego jak oni odpowiadali na ich zachowanie, zbudowała konkretny jakby sposób widzenia mężczyzn, no to może całkiem lepiej się odsunąć i wtedy no też może jakaś tam, no właśnie izolacja może z tego wyjść. Tak, bez pracy rozwojowej ogólnie nie ma szans na jakieś całkowite poradzenie sobie z tym. No i przede wszystkim pytanie, czego chcę w życiu, jakich ludzi chcę mieć wokół siebie, w jakim związku i z kim chcę być, albo czy w ogóle chcę być w związku. Jak chcę być postrzegana przez bliskich, obcych, w pracy i generalnie na różnych płaszczyznach życia. Czy na przykład mężczyzna, którego bym chciała, chcę być z kobietą, która na przykład wygląda jakby każdego chciała zaciągnąć do łóżka, czy z każdym flirtuje, czy która ma coś takiego, że każdy kolega będzie chciał ją zaciągnąć do łóżka. No i tutaj raczej wątpię w to. No i teraz przejdziemy do bycia gwiazdą, która jest jednocześnie zwodzeniem mężczyzn, siebie i bycia zwiedzioną w bycie gwiazdą. Myślę, że to świetnie obrazuje. To jest książka Duchowe SMS-y z Pałacu Mistrzów, część pierwsza, strona 42. Aspekt trzeci. Bycie zwiedzioną w bycie gwiazdą. I tutaj to może się wydarzyć przez wmówienie sobie tego sposobu bycia albo przez pozwolenie, by inni nam to wmówili. No i tutaj przede wszystkim taki łatwy przykład, który się nasuwa, to aktorki, gwiazdy złotej ery Hollywood, zmysłowe femme fatale, którym każda kobieta zazdrościła, każdy mężczyzna pożądał. A kim one tak naprawdę były? My tego nie wiemy. Wiemy, jaki był ich wizerunek. Czy jak został nam przedstawiony. No i co z tego wizerunku wynika? Że były obiektem żądzy, często osobami, które piły, ćpały, brały leki, by zabić cierpienie, które nie mogły zbudować związku i wpadały w ramiona jednego czy ósmego. No i przykład Marilyn Monroe jako zjawiska, nie jako osoby, bo ja nie wiem, kim ona była i co tam się działo naprawdę, pewnie było dużo rzeczy pod spodem, ale zostańmy przy tej historii, która jest powszechnie przyjęta. Piękna, pożądana, postać tragiczna. Dalej rozpala wyobraźnię i zazdrość nawet w prawie 60 lat po śmierci. Dalej kobiety wzorują się na jej wykreowanym wizerunku, pogrążając się w ciężkiej materii. Dalej chłopcy marzą o takiej jak ona, dalej się ją sławi publicznie i nie daje w spokoju odejść. A pod spodem ogromne cierpienie. Ktoś, kogo nikt nie poznał. Mówiono jej, że ma tylko wyglądać. Nie pozwolono na pokazanie inteligencji, a ponoć była inteligentna. Pułapka wizerunku, intensywne życie, śmierć w młodym wieku. Nie ona jedna, ale najbardziej znana. No i właśnie, co taki wizerunek? To jest pułapka ogromna, z której często nie można wyjść i może doprowadzić do ogromnej samotności, depresji czy nawet śmierci. Pułapka, jeśli zdamy sobie z tego sprawę, może uda się coś z tym zrobić. I może nie każdy przypadek jest tak skrajny, ale na pewno powoduje większe lub mniejsze cierpienie. No i co w zamian, zamiast tego? Pilnowanie swojego sposobu mówienia, chodzenia, uśmiechania się, ubierania, zwłaszcza w towarzystwie, gdzie każda wpadka może być odebrana na opak. No i rozwijanie refleksji nad skutkami swojego zachowania i przede wszystkim w ogóle dopuszczenie myśli, że ono tworzy skutki. Wysiłek dowiedzenia się, o co nam naprawdę chodzi. Rozsyłanie swojego czaru tam, gdzie można, pilnowanie go, gdzie nie można. Przemyślenie, jakiego partnera chcę, czy moje warunki podmiotowe umożliwią mi poznanie takiego, ponadto przemyślenie, czego potrzeba do utrzymania związku, na przykład nieflirtowanie z innymi, co jest trudne, bo dużo osób chce flirtować i zastanowienie się, co mam do dania innym w sensie głębszym, no bo na urodzie i czarze może się pojedzie na początku związku, ale potem no to już jakby poza tym w pewnym wieku no to się trochę może robić niesmaczne. Jeżeli człowiek się nie rozwija i cały czas jedzie na tym jednym, to jest innej niesmaczny i tak dalej. No i w sensie głębszym w związku się z tego nie zbuduje, jeżeli tylko na tych powierzchownych warunkach się opieramy. Budujemy relacje z sobą, kobietami, mężczyznami, generalnie meta, która zawsze działa.
uczenie się, co to jest miłość, jeśli mi na niej zależy i oczywiście odsyłam do sztuki trzech miłości, budowanie takiego wizerunku, który nie zaszkodzi mi ani w pracy, ani w związku, ani nigdzie indziej, tropienie umysłu chcącego się bawić i zabawa w sposób bezpieczny. Jeśli jakaś sytuacja może być potencjalnie niebezpieczna, to nie wchodzę, unikam albo uciekam jak najszybciej się zorientuję, że ta sytuacja jest niebezpieczna. Nie mieszam kij w mrowisku i też w momencie, kiedy inni próbują wymusić taki sposób bycia, no to też trzeba uciekać. Rozwijanie wierności sobie, partnerowi, wartości, praca z emanacjami, pokora, przyjęcie do wiadomości, że niekoniecznie to, co myślę, jest atrakcyjne czy zabawne, że inni mogą to zupełnie inaczej odbierać. Praca z zazdrością, która skłania na przykład do rywalizacji z kobietami i kilka rad dla panów. Bo nie jest tak łatwo rozpoznać w każdym przypadku, czy ta kobieta jest zwodzicielką, czy powiedzmy uwodzicielką, bo tutaj czasami to może być podobnie. Trzeba na pewno zachować trzeźwość osądu, nie dać się porwać swoim reakcjom. I też, co jest na przykład, myślę, takie dosyć charakterystyczne, że zwodzicielka może kusić wielu naraz, bo tak naprawdę nie zależy jej na związku, bo uwodzicielka to pewnie by bardziej się skoncentrowała na jednym i do niego kierowała swoje różne uśmiechy, a taka zwodzicielka to generalnie sobie tak może sypać, bo w sumie ma wszystko gdzieś i tak naprawdę chciała się pobawić. I jeżeli tak z każdym rozmawia, a nie tylko na przykład z tym jednym, który by jej się podobał, no to raczej to będzie zwodzenie niż uwodzenie. Tak samo jeżeli się wyśmiewa z tego, że tak działa na płeć przeciwną, robi sobie z tego żarty, czy ma jakieś korzyści, nie wiem, w pracy czy gdzieś, no to też jest duża szansa, że nic z tego nie będzie, że sobie warto odpuścić taką kobietę. Albo jeżeli na przykład jednego dnia wygląda coś na podryw, na to, że jest zainteresowana, a na przykład następnego dnia mówi, że w sumie o co ci chodzi, w ogóle ja cię nie podrywam, no to też duża szansa, że to było tylko zwodzenie czy zabawa, a jej chmury się zmieniły, już jej się nie chce. Albo jednego dnia była miła, innego nie miła, potem nagle ucieka, albo mówi, że chce tylko być koleżanką, że nie chce wcale związku, zmienia temat, no to też bym sobie dała spokój. Raczej, a też taka sytuacja nieświadomej zwodzicielki, że kilka lat temu koleżanka była na hiszpańskim weselu, polsko-hiszpańskim i posadzono ją z Hiszpanami przy stoliku. No i jeden za nią łaził, ona sobie z nim miło gadała, no bo co miała robić na weselu i uznała, że i tak przecież nic nie chce, no ale następnego dnia dała się wciągnąć w pójście z nim na miasto jako przewodniczka po mieście, spędziła z nim kilka godzin, gadali sobie o życiu. No i potem się dziwiła, że on ją próbował zaciągnąć do hotelu, a ona tylko sobie chciała zapewnić rozrywkę i sobie pogadać po angielsku, no bo przecież stwierdziła, że może mieć kolegów i wcale nie musi z nimi iść do łóżka. W pewnym wieku już możemy się nauczyć, a najlepiej byłoby to wiedzieć w młodym wieku, że ze spolaryzowanymi jednostkami czy z panami, którzy generalnie buzują im hormony, kobieta nie może się kolegować. A taki pan też powinien, czy chłopiec powinien pamiętać o tym, że kobiety często myślą, że da się kolegować i że ona wcale nie chce z nim iść do łóżka. Nasze materiały dostępne są na stronach www.prosperitytraining.pl i www.navisnord.eu.